Idzie. Nagrywam. Próbuję. Jesteśmy przy drugim urządzeniu na stoisku ViewSonic. Tym razem mamy w rękach urządzenie, które jest tabletem nie androidowym, ale opartym o Windows 7. Zwykły pecetowy system. W wersji dotykowej urządzenie to 10-calowe. Jak widzimy, generalnie na Atomie. Pokaż tył, tam jest naklejka. Tak, Intel Atom. Możemy tutaj zobaczyć, co jest w środku, ale generalnie urządzenie no, nie jest jakieś górnolotne, można to tak nazwać. Bo pracuje dość powoli. No, tak, bardzo ciężki. Jest bardzo ciężki i pracuje dość opornie. Także no, nie wiem, czy takie urządzenie może się przyjąć. Poza tym tutaj no, dwie ciekawe rzeczy mamy. Musisz mi w tą stronę odwrócić. Mamy tutaj normalne porty USB, złącze HDMI, port na kartę pamięci, no i złącze zasilania, które nie jest tradycyjnym złączem, tylko jakieś bolcowe złącze. Tradycyjnie dla komputerów PC. No, można to tak nazwać. No jak widać, urządzenie wybudza się bardzo długo, ale już później działanie jest w miarę ten. Zobaczmy, jak się pisze na tej klawiaturze. Uruchomimy jakiś no chociażby sticky notes. Multitouch? Tak. Tak. No niestety powiem tak, no rewelacji tu nie ma. Dobra,